Na dzień dobry. A w sprawach, gospodarczych dzisiaj z Kamilem Goralem, ekonomistą Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie. Zaczniemy od sprawy politycznej, ale ona może mieć przełożenie i chyba raczej będzie miała i powinna na sprawy gospodarcze. Wymuszenie lądowania na samolocie Ryanair, który jest zarejestrowany na polską spółkę. Samolot leciał z Aten do Wilna. Białoruś wymusiła lądowanie, zaaresztowała jednego z największych opozycjonistów Aleksandra Łukaszenki, czyli Ramana Pratasiewicza. I pytanie do Ciebie, jakie sankcje gospodarcze wystraszą rzeczywiście Aleksandra Łukaszenka i Władimira Putina? No to mogą być sankcje celowane przede wszystkim w najwyższych urzędników reżimu Aleksandra Łukaszenki. To nie są raczej biedni ludzie, którzy mają różne aktywa ulokowane w zagranicznych bankach. Dotkliwym dla nich też byłby zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, no bo chcieliby się nacieszyć swoimi pieniędzmi, no a najlepiej to robić w Mediolanie, Paryżu czy tego typu miejscach. Szkoda by było, gdyby tego typu sankcje uderzyły w zwykłych Białorusinów, bo oni już i tak mają dosyć ciężkie życie w związku z tym, co się dzieje. Więc no podejrzewam, że jednak tutaj w tą, nazwijmy to, oligarchię białoruską powinny tego typu sankcje, jeżeli zostałyby oczywiście wprowadzone, uderzyć. Ale czy one będą na tyle poważne? No bo tutaj stawiamy pytanie dzisiaj. Kogo boi się właściwie Aleksander Łukaszenka i kogo boi się Władimir Putin? Niektórzy mówią, że jedyną osobą, jedynym państwem dzisiaj są Stany Zjednoczone, które i od Stanów Zjednoczonych jakich gospodarczych możemy sankcji spodziewać się? No Stany Zjednoczone mogą przede wszystkim zagrozić takiemu no głównemu w tym momencie protektorowi Białorusi, jakim jest Rosja, bo uważam, że Aleksander Łukaszenka, jeżeli w tym momencie kogoś się boi, to boi się Władimira Putina, bo Władimir Putin jest tak naprawdę gwarantem istnienia tego reżimu, zarówno pod kątem ekonomicznym, politycznym, jak i militarnym, więc tutaj presja mogłaby być przez amerykańską dyplomację wywierana na Rosję, a przez Rosję na Białoruś. Mniej więcej tak to by mogło wyglądać, no ale widzimy po tym, jak sankcje na Nord Stream 2 nie zostały przedłużone na te spółki, które realizują to przedsięwzięcie, że o to będzie raczej trudno, bo z jednej strony amerykańska administracja tutaj ciska gromy i no, padają bardzo mocne słowa pod adresem Rosji i samego Władimira Putina, ale z drugiej strony no, nie przekłada się to tak naprawdę na realne dokręcanie śruby rosyjskiej gospodarce, więc podejrzewam, że same deklaracje, same mocne słowa i wyrazy potępienia no tutaj niewiele dadzą. Będziemy obserwować na bieżąco sytuację i będziemy też komentować na antenie telewizji Republika, ale teraz zmienimy też temat i tutaj duże konsekwencje względem polskiej energetyki. Jacek Liziniewicz pisze, w ostatnim tygodniu doszło do 3 poważnych awarii w polskiej energetyce. Jakby tego było mało, TSUE zażądało zatrzymania wydobycia w kopalni węgla brunatnego w Turowie. Na to nakładają się ataki na plany budowy elektrowni atomowej w naszym kraju i wycofanie się przez Amerykanów sankcji na firmy realizujące Nord Stream 2. I właśnie kopalnia Turów zdominowała też dzisiejsze dzienniki. Czytamy w Rzeczpospolitej: takiego kryzysu z Pragą nie mieliśmy od powstania Republiki Czeskiej niemal 30 lat temu. W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał tymczasowe postanowienie o wstrzymaniu wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, z której czerpie paliwo sąsiednia elektrownia, jedna z największych w Polsce, 7% krajowej mocy. Jak możemy to skomentować? Jak to uderzy w polską gospodarkę, ale też w polską energetykę?
No i w Polaków, którzy tam pracują i też korzystają z tych miejsc. Możemy to skomentować tylko i wyłącznie negatywnie. Decyzja, postanowienie o tymczasowym zabezpieczeniu, które tak naprawdę uderza w całą polską gospodarkę. To nie jest tylko problem samego Turowa i znajdującej się tam kopalni oraz afiliowanej przy niej elektrowni, ale tak naprawdę problem kilku milionów Polaków, a w konsekwencji problem tak naprawdę nas wszystkich. Jest to zadziwiające orzeczenie. W zasadzie trudno nawet uwierzyć, że coś takiego mogło zostać postanowione na poziomie unijnym. No, ale to jest moim zdaniem konsekwencja. Konsekwencja tego, że w Unii ma miejsce coś, co ja nazywam szkodliwą konkurencją regulacyjną. I ta szkodliwa konkurencja regulacyjna zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. Chodzi w tym zjawisku mniej więcej o to, że poprzez unijne instytucje, prawo, sąd, ogranicza się możliwości rozwojowe takich krajów jak Polska. Służą temu między innymi takie absurdalne wyroki czy postanowienia jak to, o którym teraz rozmawiamy. Myślę, że polski rząd nie powinien tutaj ulegać tej presji. Zobaczmy, z Nord Stream 2, przedsięwzięcie, które ma bardzo duże konsekwencje ekologiczne, polityczne, jest jawnym pogwałceniem unijnej solidarności, do której wzajemnie zobowiązane są państwa członkowskie. Z tym projektem nic się nie dzieje. Nie ma żadnych wyroków europejskich trybunałów, nie ma żadnych tak naprawdę dotkliwych dla Niemiec sankcji, konsekwencji prawnych czy wyroków sądowych. Natomiast wobec kopalni, która działa w regionie, w którym jest kilka innych kopalni zlokalizowanych w Czechach czy w Niemczech, podejmuje się tak daleko idące działania, tak daleko idące kroki. No jest to zjawisko zupełnie bez precedensu. Sam jestem ciekawy, jak ta sprawa się rozwinie. To zapytam ciebie też o Polski Ład, bo oczywiście dzisiaj rozmawiamy o już takich konkretnych rozwiązaniach w Polskim Ładzie. I Polski Ład dotyczy przede wszystkim też podatków. Jak ty widzisz te nowe podatki? Czy my już znamy szczegóły? Bo na razie to były hasła rzucone i wiemy, że 18 milionów Polaków, rencistów, emerytów ma między innymi na tym skorzystać. Ale co dalej? Jak to będzie wyglądało? I co z tymi osobami młodymi, a także działalnościami jednoosobowymi? No właśnie, poznaliśmy z jednej strony tak górnoobrazkowo założenia tego Polskiego Ładu, to znaczy kwotę wolną podniesioną do 30 tysięcy złotych, a pytanie, czy dla wszystkich ta kwota będzie podniesiona, bo prawdopodobnie nie będzie ona podniesiona dla osób prowadzących działalność jednoosobową, działalność gospodarczą, korzystających z 19% stawki liniowej i podniesienie progu z 120 tysięcy złotych tego progu podatkowego w podatku dochodowym. Natomiast wielu szczegółów tego planu w dalszym ciągu nie znamy. My poznaliśmy tą stronę redystrybucyjną, tą stronę związaną z przekazaniem części dochodu od mniejszości społeczeństwa, tej zamożniejszej, tak przynajmniej zdefiniowanej przez rząd premiera Morawieckiego czy przez samego premiera, do tej biedniejszej. Natomiast nie poznaliśmy takich założeń dotyczących planów rozwojowych polskiej gospodarki, to znaczy tego, jak na przykład rząd zamierza wspierać inwestycje, jak zamierza wspierać innowacyjność, jak zamierza wspierać badania i rozwój, ekspansję polskich przedsiębiorstw. Myślę, że w kontekście tych wyzwań, które stoją przed nami, to jest tak naprawdę najważniejsza sprawa. Jak my będziemy budowali fundamenty, czy my w ogóle postawimy fundamenty długookresowego rozwoju polskiej gospodarki, na czym on będzie oparty, bo myślę, że nad tym się trzeba bardzo poważnie zastanowić i tutaj szukać rozwiązań zdecydowanych. Tak jak obywatele, Polacy dostali takie swoje 500+, wymierne, konkretne, szybkie, proste w aplikacji, tak samo myślę, że na takie rozwiązanie czekają polscy przedsiębiorcy. Oni też czekają na coś na wzór 500+. I nie chodzi mi tu o pieniądze, które będą do nich trafiać, tylko o dużo prostsze regulacje, lepiej działający wymiar sprawiedliwości, sprawną, szybką administrację,
migrację, też deregulację. To są rzeczy, na które czeka polski biznes. Ja bym chciał na to liczyć, mam nadzieję, że tak się stanie, że to będą istotne... Postawmy kropkę, będziemy czekać na szczegóły tego projektu. Na pewno ci, którzy mieliby na nim skorzystać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kamil Goral, ekonomista, dziękuję. Był Państwa i moim gościem. A ja Państwu jeszcze na koniec naszego spotkania tylko zacytuję kilka słów z oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku. Działania takie noszą znamiona aktu terroryzmu państwowego, ograniczając swobodę decyzji kapitana statku powietrznego. Władze Republiki Białorusi spowodowały zagrożenie dla ruchu lotniczego oraz dla życia pasażerów i załogi samolotu. Okoliczności tego zdarzenia muszą zostać niezwłocznie wyjaśnione przed właściwymi instancjami międzynarodowymi. Społeczność nie może pozostawić tych działań bez zdecydowanej odpowiedzi, pisze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję Państwu za wspólny poranek. Bądźcie z nami, bo dzisiaj na pewno bardzo dużo informacji odnośnie tego tematu. Do zobaczenia, dobrego dnia.